Dziewczyny, jak się żyje w wiosce olimpijskiej? Super się żyje. Mamy wszystko, co jest nam potrzebne do startu tak naprawdę, do jak najlepszego startu. No co mogę więcej dodać? To samo. Mamy dobre jedzenie, dobre warunki mieszkaniowe, także jest wszystko super, treningowe tak samo. Także czekamy na start. Jak właśnie samopoczucie przed startem Iga? Na razie dobre. Zobaczymy, jak wyjdziemy tam na stadion, ale na razie wszystko w porządku. Dogadujemy się z dziewczynami, jest fajnie. Jak Wam się podoba atmosfera igrzysk? Super, debiutujemy, więc tak naprawdę nie znałyśmy tego wcześniej. Jak na razie jest świetnie, każdy inaczej, każdego wspiera. Zupełnie inne zawody, także zupełnie co innego. Musimy na początku przez pierwsze dwa dni musieliśmy ochłonąć, żeby to wszystko ogarnąć, ale teraz już jest okej. Okay.